Dzień dobry, witam Państwa na konferencji Ruchu Palikota. Ze mną jest pani Halina Szymiec-Raczyńska, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia. I obok panowie Zbigniew Wilczyński, właściciel apteki i przedstawiciel Stowarzyszenia Rada Aptekarzy oraz pan Łukasz Isztwan-Farkasz, Stowarzyszenie Rada Aptekarzy, farmaceuta i kierownik apteki. No jak już z przedstawienia wiadomo, tematem naszej konferencji będzie ustawa refundacyjna i projekt, który Ministerstwo Zdrowia zamieściło wczoraj w godzinach wieczornych, projekt zmiany ustawy refundacyjnej. Chcę Państwu powiedzieć tytułem wstępu, że projekt ten nie spełnia oczekiwań Ruchu Palikota. Jest to projekt, który w pewnym tylko zakresie wyczerpuje postulaty środowiska lekarskiego, mianowicie zostaje zlikwidowany ten artykuł mówiący o karaniu lekarzy. Natomiast pozostałe liczne mankamenty tej ustawy nie zostały w tym projekcie naprawione. Nie zostały naprawione zarówno z punktu widzenia środowiska lekarskiego, jak i z punktu widzenia aptekarskiego. Państwo za chwilę o tym powiedzą dokładnie. Ale przede wszystkim z punktu widzenia pacjentów, bo pacjenci będą nadal musieli żyć w tym chaosie, nawet jeżeli ta poprawiona czy pseudopoprawiona ustawa wejdzie w życie. Ja oddaję głos ekspertom, oni powiedzą konkretnie i bardziej szczegółowo o tym, jakie są problemy w tej ustawie. Zaczynamy od pani posłanki Haliny Szymiec-Raczyńskiej. Bardzo się cieszę, że coś drgnęło w tej ustawie refundacyjnej, że coś się zmieni, natomiast te lekarze ciągle oczekują na oficjalne akty prawne, ponieważ no niestety nauczeni wieloletnim doświadczeniem współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i z Ministerstwem wszystko musimy mieć na papierze. Nie wierzymy w ustne zapewnienia, ponieważ wiemy, jak wygląda kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrola wyraka tak, że przychodzą kontrolerzy i oni z założenia karają, bez względu na to, co znajdą w danej jednostce. Także musimy mieć wszystko na papierze, wszystkie ustawy, żeby można było zmienić postępowanie lekarzy i nie podpisywać dalej, nie podbijać pieczątki. Nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o obwieszczenia. Obwieszczenie będzie zmieniało się z lekami rzadziej niż co 2 miesiące, a może się zmieniać w razie potrzeb prawie codziennie. Więc lekarz, przychodząc do pracy, otwiera książki i sprawdza, który z ponad 2000 leków uległ zmianie, czy jest nowy lek, czy nie. Nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o pojęcie wskazania medycznego. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które w żaden sposób nie zostało zdefiniowane, zaakceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i znowu jest to pole do popisu dla kontrolerów, którzy mogą go rozumieć w sposób, jaki chcą. Nie zmieniło się również, nie ma definicji, co dalej zrobić, jeżeli lekarz zapisze pacjentowi lek niezgodnie z jego pierwotną rejestracją. Rejestracja leku, to znaczy lek jest dany i wskazany do danej jednostki chorobowej. Postęp medycyny ma to do siebie, że ciągłe badania naukowe pokazują, że dany lek możemy stosować w różnych jednostkach. Zdarza się tak, że antykoncepcji nie dajemy tylko i wyłącznie w celu antykoncepcji, ale dajemy przy bolesnych miesiączkach, w leczeniu endometriozy, w leczeniu zaburzeń miesiączkowania. Jeżeli to nie jest napisane w rejestracji danego leku, lekarz ponosi konkretną karę. Czyli fundusz po prostu każe lekarzy z założenia. Jedną bardzo ważną rzeczą, która nie uległa tutaj zmianie, to jest przede wszystkim to, że nie zmieniło się to, że lekarz, jeżeli wypisze dany lek na recepcie i w aptece tego leku nie ma, to aptekarz nie może dać zamiennika, ponieważ od razu będzie podejrzenie o współpracę z korporacjami farmaceutycznymi, z przemysłem farmaceutycznym, więc odsyła tego biednego pacjenta znowu do lekarza, ponieważ nie powinni się komunikować ze sobą, więc lekarz zgaduje, co ma dana apteka, pisze znowuż jakiś lek, pacjent idzie do apteki, tego leku w aptece nie ma i tak ten biedny pacjent będzie chodził. Także nic nie zmieniło się, jeśli chodzi o poprawę pracy między lekarzem a pacjentem. Będziemy nadal tracili mnóstwo godzin na administracyjne działania i myślę, że najwyższy czas, żeby w krótkim czasie ta ustawa rzeczywiście przybrała formę taką, gdzie nikt z tego naszego trójkąta, pacjent, lekarz, aptekarz, nie miał już problemów z prowadzeniem swojej działalności na rzecz pacjenta. O tym, jakie niekorzystne działania są dla kolegów, którzy pracują w dziale wydawania, sprzedaży leków, to może oddam głos kolegom. Proszę bardzo, pan Zbigniew Wilczyński. Witam wszystkich serdecznie. Zanim powiem, jaki mamy problem, może woli wyjaśnienia, dlaczego my tutaj z branży aptekarskiej nagle jesteśmy z politykami Ruchu Palikota.
Ponieważ dzięki mediom, dzięki Wam słychać wszędzie, że jest problem z ustawą reputacyjną. Dzięki pacjentom, którzy nagłaśniają swoje problemy, podniosło się larum i wreszcie rząd skłonił się do tego, by zrobić jakiekolwiek zmiany. Ale czujemy, że są pewnego rodzaju wabie. Wabie dla mediów, dla pacjentów, dla być może wyborców obecnej partii rządzącej, które pokazują, że rząd coś zmienia. I bardzo głośno mówi się o jednym paragrafie, o paragrafie 48 ustawy dotyczącej kary dla lekarzy. I dzisiaj słyszymy, jak SLD wspomina, że jeśli ten paragraf zostanie uchylony w ustawie, to już nie będzie problemu i sprawa zostanie załagodzona. Obawiamy się jednej rzeczy, że za chwileczkę projekt, który Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swoich stronach internetowych, on trafi do Sejmu, Sejm to przegłosuje i wszyscy odrobimy wielki sukces, ponieważ paragraf 48 ustawy został uchylony i mamy wreszcie piękną reformę zdrowia. A prawda jest taka, że ta ustawa refundacyjna jest swego rodzaju formą, coś jak forma do pieczenia ciasta czy do pieczenia chleba, ale ta forma zrobiła się swego rodzaju dziurawym durszlakiem. Jednym z tych elementów takich dziurawych jest artykuł 48. Ale jest mnóstwo innych rzeczy i dzisiaj nie czas, żeby powiedzieć o wszystkich. Ja powiem może o trzech, czterech, które również trzeba zatkać. I środowisko farmaceutyczne monituje do wszystkich ugrupowań politycznych, by zechciały te ugrupowania polityczne wysłuchać naszych próśb. Że nie tylko artykuł 48 ustawy, ale wiele innych rzeczy, o których za sekundkę powiem, należy naprawić. I okazało się, że niestety, a może stety, tylko ruch Palikota zechciał z nami rozmawiać. I dzisiaj jesteśmy w tym Sejmie gośćmi jakby ruchu Palikota właśnie dlatego, żeby inne ugrupowania zechciały popatrzeć na te postulaty, które my mamy, które popiera ruch Palikota, żeby nie zamykały się tylko do swojego projektu ustawy czy swojego projektu nowelizacji, w którym chcą zmienić jeden parametr. Bo nie dajmy się nabrać, że zmiana tego jednego parametru coś zmieni. I dam tutaj kilka bardzo szybkich przykładów. Między innymi prawo farmaceutyczne, które zostało zmienione przy okazji ustawy refundacyjnej, naszym zdaniem przestaje być zgodne z konstytucją. Państwo pewnie wiecie, że kupując lek przeciwbólowy na ból głowy, choćby, możecie iść po taki lek do supermarketu, do stacji benzynowej lub do apteki. Do tej pory w aptekach pracowali pracownicy wysoko wykwalifikowani, magistrowie farmacji, technicy farmacji. Nowa ustawa wprowadza zakaz, podkreślam, wydawania jakiegokolwiek preparatu, choćby kosmetyku, czy choćby leku przeciwbólowego, albo leku na gorączkę, jakiemukolwiek technikowi farmacji, który nie ma pełnego prawa wykonywania zawodu. Czyli osoba, która kształciła się, robiła tysiące doświadczeń w laboratoriach, nauczyła się setki wzorów chemicznych, nie może sprzedać leku na ból głowy, a jednocześnie człowiek, który nalewał na stacji benzynowej paliwo, może to zrobić. Uważamy, że jest to nierówne traktowanie przez polskie prawo obywateli. Dlaczego technicy farmaceutyczni od dzisiaj będą mogli jedynie sprzątać w aptece lub rozkładać leki? Uważamy, że jest to szkodliwe z kilku powodów. Jeden z tych powodów to jest taki powód społeczny. Niestety techników farmaceutycznych będziemy zwalniać. To będą rzesze kolejnych bezrobotnych. Jeśli chodzi o sprawę kwalifikacji farmaceutów, jest drugi problem. Państwo pewnie wiecie, że przychodząc do apteki jest tam magister farmacji, który obsługuje. Prawo do tej pory mówiło, że magister farmacji mógł wydawać wszystkie leki, technicy farmacji leki w ograniczonym zakresie. I prawo, które obowiązuje od 1 stycznia mówi, że technik farmacji, a jednocześnie felczer w zupełnie innej jakby gałęzi przemysłu medycznego czy świadczenia usług zdrowotnych, może wypisywać recepty, a technik farmacji realizować recepty na leki nieposiadające charakteru leków silnie działających. Ustawa refundacyjna i zmiany w prawie farmaceutycznym odwołują się do definicji leków silnie działających, definicji powstałej wiele, wiele lat temu, która w międzyczasie została uchylona. Nie ma tego aktu prawnego, do którego ta ustawa się odwołuje. W związku z tym jeden z elementów tej dziury w tym durszlaku, który chcemy załatać, mówimy, dajcie nam definicję, co jest lekiem silnie działającym. Bo niektórzy mówią, że lek przeciwbólowy Max jest silnie działający, a nie Max nie jest silnie działający. Więc my mówimy, dajcie nam wytyczne, co jest lekiem silnie działającym. To samo dotyczy definicji reklamy. Nowa ustawa pogwałca naszym zdaniem 32 artykuł Konstytucji, który mówi o tym, że nie może być stosowana żadna dyskryminacja
w sferze gospodarczej pod żadnym powodem. Są w Konstytucji takie zapisy, które chronią obywatela z pewnymi odstępstwami zapisanymi w innych ustawach. Artykuł 32 ustawy nie daje żadnych odstępstw rządzącym do tego, by dyskryminować jakąkolwiek klasę społeczną czy jakiekolwiek branże na polu działalności gospodarczej. I teraz zobaczcie Państwo, co się okazuje. Mamy dwa punkty w nowej ustawie w prawie farmaceutycznym, która została, te dwa punkty zostały przemycone przy okazji uchwalania ustawy refundacyjnej. Jeden punkt mówi, że jest całkowity zakaz aptek i działalności aptek. Przepraszam, całkowity zakaz reklamy aptek i działalności aptek. I drugi punkt mówi, że reklamą apteki nie jest informacja o adresie i godzinach otwarcia. I mamy tutaj różne interpretacje różnych nadzorów farmaceutycznych, które mówią, że skoro ustawa precyzuje, że reklamą nie jest informacja o adresie i telefonie, to wszystko inne jest reklamą. Ustawa przewiduje 50 tysięcy kary za każde uchybienie. Niektóre nadzory mówią, reklamą jest to, co jest poza apteką, a to, co w aptece, nie jest reklamą. I mieliśmy taki przykład ostatnio na spotkaniu nadzoru farmaceutycznego w Kujawsko-Pomorskim, kiedy kierownicy aptek usłyszeli, że jeżeli cena na preparacie jakimś w aptece będzie przekreślona i napisana tańsza, z jakiegoś powodu, jest to reklama, jest to 50 tysięcy kary. I w tym momencie jest to nierówne traktowanie i dyskryminowanie podmiotów takich, jakimi są apteki. To są podmioty działające w sferze działalności gospodarczej, które nie mogą na równi funkcjonować z centrami handlowymi, z supermarketami czy ze stacjami benzynowymi, które mogą dzisiaj to robić. Powiem Państwu więcej. Dzisiaj już słyszymy, że niektóre duże instytucje działające na rynku farmaceutycznym mają ochotę naigrywać się z prawa. Prawo jest na tyle niespójne, na tyle kulawe, że dla małych aptek przekreślenie ceny skutkuje karą 50 tysięcy złotych i bankructwem. A co robią duże apteki? W Warszawie możemy zobaczyć, że sieci dużych aptek nie zdjęły reklam z okien. Nadal mają programy lojalnościowe, za które ścigane są małe apteki. Bo kara 50 tysięcy dla małej apteki jest pogrzebaniem tej apteki. Kara 50 tysięcy dla wielkiej sieci, kilkuset aptek w Polsce, jest śmieszna. Więc mamy wrażenie, że ten zapis w ustawie był zrobiony na czyjeś życzenie. Żeby dla niektórych był dotkliwy, a dla niektórych nie. I wnioskujemy w postulatach naszych za sprawą ruchu Palikota, żeby wrócić do takiego systemu prawnego w tej kwestii, jaki obowiązywał do 1 stycznia 2012 roku. Mianowicie do tej pory całe środowisko aptekarskie akceptowało, że należy wprowadzić zakaz reklamy leków refundowanych. Bo Państwo rozumiecie, że dopuszczalne jest ograniczenie reklamy produktów, których nie chcemy masowo sprzedawać. Jest ograniczenie reklamy alkoholu, piwa, papierosów i rozumiemy, dlaczego ma być ograniczenie reklamy leków refundowanych, bo nikt nie chce namawiać pacjentów, żeby kupowali dwa razy więcej insulin. Po pierwsze, jest ta insulina do niczego niepotrzebna, po drugie, naraża Narodowy Fundusz Zdrowia, Skarb Państwa i podatników na wydawanie niepotrzebnych pieniędzy. I oczywiste jest, że całe środowisko aptekarskie mówi, nie należy reklamować produktów finansowanych z budżetu państwa. Ale dzisiaj apteka nowoczesna to nie jest apteka, która wydaje tylko leki refundowane na receptę. Takie leki refundowane na receptę dla apteki stanowią 20-30% może sprzedaży. Pozostała część działalności apteki to jest sprzedaż kosmetyków. Panią boli głowa, pana boli noga. Ktoś obtarł sobie kostkę w centrum handlowym, potrzebuje kupić plaster. I to są rzeczy, na których dzisiaj żyją apteki. I zakaz reklamy wprowadza nam całkowity zakaz komunikacji w tym zakresie. Uważamy, że jest to łamanie 32 paragrafu Konstytucji, ponieważ jesteśmy nierówno traktowani. Drogeria, która sprzedaje środki przeciwbólowe, może reklamować się wszędzie, może dawać gazetki do każdej skrzynki pocztowej. A apteka, która ma te same środki przeciwbólowe, nie może tego zrobić. Więc jeśli nie chcemy, żeby ludzie kupowali środki przeciwbólowe, to wzorem piwa, alkoholu i papierosów wprowadźmy zakaz reklamy środków przeciwbólowych. A nie zakaz reklamy środków przeciwbólowych przez apteki, a dopuszczamy taką reklamę u innych podmiotów gospodarczych.